Jak powiedział przed chwilą Kamil do mnie, no to jedziemy, no to jedziemy. Moim telefonie na łączach internetowych Kamil Krupicz, mamy 20:35. Witam Cię bardzo serdecznie. No witam Cię, ja na światło po wodzie, lecimy, jazda, bez trzymanki. Tak. Bardzo, bardzo się cieszę, Kamil, że w końcu udało nam się porozmawiać, tylko ja i ty wiemy, ile to trwało. No właśnie, ja powiem ci, że cały czas latam z wywalonym jęzorem po tej Polsce, po tych próbach, po tych spektaklach, no ale dobrze, że w końcu się udało znaleźć czas, bo akurat dzisiaj poniedziałek, czyli jeden dzień, my to nazywamy w naszym świecie aktorskim, że poniedziałek to jest nasz taki krótki weekend, bo praktycznie zawsze poniedziałki mamy wolne, jeżeli nie mamy prób. Oczywiście do jakiegoś spektaklu, ale właśnie ten poniedziałek jest dzisiaj i dzisiaj się w końcu spotkaliśmy. A pisaliśmy ze sobą bardzo długo, żeby nasze kalendarze synchronizować, żeby było dobrze, żeby w końcu się udało i widzisz, co się wlecze, to nigdy nie uciecze. Tak. A propos tego, co mówisz, że poniedziałek macie zawsze wolny, to ja pamiętam, że z aktorami rzeczywiście tak jest, że trzeba z aktorami teatralnymi najbardziej, trzeba tak trafić na ten odpowiedni dzień, że tak powiem, bo ostatnio też miałem taką sytuację z Michałem Mikołajczakiem, bardzo podobną, ale to chyba nie był poniedziałek, tylko czwartek, wydaje mi się. Ale to różnie. To różnie bywa. Najczęściej są wolne poniedziałki. Ale to nie... No, ale to nieistotne, szczerze mówiąc. Kamil, chciałem Cię zapytać o pewną rzecz na początku. Czy najpierw było u Ciebie aktorstwo, czy gotowanie, czy wszystko razem? Powiem Ci, że gotowanie... najpierw było gotowanie, bo na początku musiałem sobie ugotować, żeby w ogóle coś zjeść. Żebym miał siłę do tego, żeby aktorzyć. Ale tak naprawdę gotowanie nie jest moją największą pasją. Jest bardzo małym hobby w porównaniu do aktorstwa. Ja lubię po prostu jeść. A to, że lubię jeść, no to dlatego musiałem nauczyć się gotować, żeby sobie samemu robić takie pyszności. Ale ja bardzo lubię się stołować w restauracjach. Wiesz, ja lubię jeździć po knajpach i jeść. Niekoniecznie muszę sam robić je w domu. Okay. To gotowanie to... naprawdę trochę z przypadku. Ale z czego to wynika, że lubisz jeździć po knajpach? Jesteś ciekawy po prostu, jakie serwują jedzenie? Tak, ja uwielbiam jeść i uwielbiam kuchnię świata. Japońskie, amerykańskie, polskie, koreańskie, azjatyckie, no ogólnie w ogóle. Azjatyckie wszystkie potrawy, no z różnych zakątków, lubię smakować, uwielbiam jak się gotują, uwielbiam poznawać nowe smaki i lubię się w tym rozkoszować. Okej. To jest naprawdę dużo przyjemności. Okej. No powiem Ci tak, wiem o czym mówisz, wiem jakie to uczucie, bo tak jak ja lubię na przykład rozmawiać i prowadzić swój program, wiem jakie to uczucie po prostu. Tak, ale powiem Ci szczerze, że profesjonalnie nie mógłbym się tym zajmować, ponieważ no, wybitnym kucharzem nie jestem. No proszę Cię, no chyba finalista Hell's Kitchen do czegoś zobowiązuje. Wiesz, ten finalista Hell's Kitchen. Tam liczył się też spryt, dobra gadka, to był program rozrywkowy. Trzeba było szybko się uczyć, być bacznym obserwatorem i szybko łapać nowe techniki w gotowaniu i tak naprawdę być uważnym. Nie liczył się tylko talent kulinarny. Były tam osoby, które były znacznie
bardziej utalentowane w tym dziale. Ale tym, że to był program rozrywkowy, bo tak powiedziałeś, to mnie szczerze mówiąc zaskoczyłeś, bo ja bym tak nie nazwał, szczerze mówiąc. Wiesz co, myślę, że to, no jest to program w prime time'ie, był w telewizji Polsat, a ja myślę, że też zostałem wybrany do tego programu nie ze względu na swoje umiejętności w kuchni, tylko ze względu na to, jaką mam osobowość. I dlatego myślę, że ja akurat byłem elementem rozrywkowym w tym formacie. A to ciekawe, co mówisz. Bardzo ciekawe, co mówisz. Wiesz, ja mam też, ja wiem, gdzie są moje plusy, gdzie są minusy, gdzie są moje słabe i gdzie są moje mocne strony. Więc no, ja się przyznaję, że moją mocną stroną nie jest gotowanie, moją mocną stroną jest pajacowanie. Nad garami. Okej. I granie. Pozwolisz, że pociągnę ten temat. Co jest twoją mocną stroną, a co jest słabą stroną? Ja myślę, że jeżeli chodzi o takie rzeczy ściśle związane z branżą, którą wykonuję, no to myślę, że aktorstwo jest moją taką najsilniejszą domeną w tym wszystkim, a z gotowaniem nigdy nie wiązałem swojej przyszłości. Okej. Okay. A jak to się stało, że w ogóle zostałeś aktorem? No wiesz co, od dziecka ja się tym interesowałem, w ogóle zawsze wykazywałem takie chęci w tym, żeby pokazywać, tańczyć i też przed rodziną miałem kamerkę, nagrywałem siebie, jakieś reklamy, parodie. Cały czas, ja nie mogłem usiedzieć w miejscu, jak byłem dzieckiem i koleżanka, która była moją sąsiadką, była na spektaklu w Teatrze Rampa i powiedziała, że tam ogłaszają casting do teatru musicalowego. I ja poszedłem i zgarnąłem główną rolę w teatrze. No i tak zaczęła się moja przygoda z aktorstwem i trwa do dziś dzień, do dzisiejszego dnia. I nieprzerwanie od tamtej pory po prostu w tym działam, bo uważam, że jest to mój konik i to naprawdę bardzo lubię. A do tej pory twierdzę, że nie przepracowałem jeszcze ani jednego dnia, bo jeżeli kochasz to, co robisz, no to nie czujesz, że pracujesz, a potem jeszcze jesteś wdzięczny za to, że jeszcze ci za to chcą płacić. Kochany, ty mówisz moim językiem po prostu. To jest niesamowite, ale rzeczywiście. No bo o to chodzi w życiu, Tobiasz. Trzeba naprawdę robić to, co się kocha i to, co przynosi tobie szczęście. Jeżeli będziesz to robił do końca, w sensie będziesz wypełniał tym dzień, to będziesz szczęśliwą osobą, będziesz siebie wzmacniał. To jest naprawdę najważniejsze. No, żebyś wiedział. A zdarzały ci się role telewizyjne, czy tylko teatralne? Telewizyjne też. No, grałem w kilku serialach, no teraz z Błażejem, też z moim partnerem, zagraliśmy w Pokolenie IKEA w takim filmie, to było rok temu. No więcej jest na pewno tych tytułów teatralnych i dużo teatrów, w których już zagrałem. Ponieważ no, jeżeli już działam w teatrze, to nie mam za dużo czasu, żeby poświęcić na castingi do filmów, dawać terminy do różnych dni zdjęciowych, bo jestem tak naprawdę trochę, można powiedzieć, zamknięty w teatrze, ale z własnej woli, ponieważ ja teatr uwielbiam, kocham. Ja uważam, że scena to jest miejsce, w którym powinienem być i na której powinienem cały czas działać. Bo ja uwielbiam interakcje z ludźmi, uwielbiam wymianę energii. Widz, scena, widownia, scena, to jest dla mnie wielka frajda. I zawsze to spotkanie z tym widzem na żywo jest wspaniałe. Wiesz co, ale to widać i czuć, nawet jak ja z tobą rozmawiam teraz, może nie jesteśmy w teatrze, ale od momentu, kiedy się
połączyliśmy, ja to po prostu poczułem w tobie, nie? Że po prostu mega cię to kręci, kiedy masz koło siebie człowieka po prostu. Tak, ja lubię w ogóle rozmawiać z ludźmi, lubię wymianę energii. Zawsze dowiadujesz się nowych rzeczy, uczysz się siebie też przede wszystkim przy rozmowie z drugim człowiekiem. To jest piękne. Taka tak. Wymiana, no wymiana. Tak. A w jakich rolach czujesz się najlepiej? Czy to są role komediowe, czy nie ma to dla ciebie większego znaczenia? Czy to jest komedia? Dla mnie to nie ma znaczenia, bo ja lubię każda rola jest wyzwaniem. Aczkolwiek teraz większość ról, jakie gram, to są role komediowe. Aha. No, ale akurat teraz w ten weekend akurat grałem Blaszany Bębenek we Wrocławiu. No nie jest to rola komediowa, ale uwielbiam też ten spektakl. Gramy to w Teatrze Muzycznym Kapitol. Tam gram Jana Brońskiego. To jest Ginter gra z Blaszany Bębenek. No to jest taka mocna pozycja. To jest bardzo mocny spektakl. Dosyć kwaśny. Przedstawiony wodewilowo. Słuchaj, jak kiedyś będziesz miał ochotę, to cię na niego bardzo serdecznie zapraszam, bo naprawdę warto to zobaczyć. Przyjedziesz z mamą. Zapraszam też mamę, bo wiem, że tam mama jest, bo mama się wpaliła przed naszą rozmową tutaj, zanim włączyłeś nagrywanie, że mama maluje studio. Nie, teraz nie maluję, kiedy ja jestem. Teraz nie maluję, kiedy ja jestem, wiesz, w robocie, że tak powiem. No tak. Czas na malowanie będzie później. No. Kochany, żeby Warszawa była trochę bliżej, to ja bym już jutro był na twoim spektaklu. A gdzie mieszkasz, Tobiaszu? Złotów, koło Piły. A koło Piły, Piła. Województwo Wielkopolskie. No tak, to trochę daleko. Ale mówiłeś, że jeździcie po Polsce, tak? Wiesz co, ja gram w teatrze w Krakowie i we Wrocławiu jeszcze. Okej. Okay. I dzisiaj właśnie wróciłem z Wrocławia. Okej. No. Dobrze, że są takie możliwości, że możemy się poznać online. Dokładnie. W sensie. To jest bardzo istotne. A miałeś kiedyś takie poczucie, tak jakbyś grał trochę, odgrywał rolę samego siebie? W spektaklu? No. Wiesz co, no niektóre role bliższe tobie, utożsamiasz się z rolą i niektóre są bliżej, niektóre dalej, widzisz podobieństwa w niektórych postaciach, ale tak naprawdę to ty dajesz siebie postaci, więc tak naprawdę to ty ją ubierasz też trochę w swoje emocje, więc zawsze i sympatyzujesz z tą rolą i jesteś poniekąd tą rolą, którą dostajesz, więc tak naprawdę znajdujesz te podobieństwa. W większości gdzieś tam zawsze znajdziesz podobieństwo. Wiesz, zawsze też jest casting do jakiejś roli, więc myślę, że reżyser ma na tyle czujne oko i takiego czuja wewnętrznego, że wie, kogo w jakiej roli obsadzić, żeby dobrze wypadł. I myślę, że to brane jest na podobieństwo do tego, co jest wcześniej napisane. A czy program Hell's Kitchen jakby pomógł ci trochę w rozpoznawalności, czy niekoniecznie? W Barach Mlecznych na pewno. Ja mam, wiesz, teraz piątki przybijam, jak wchodzę do jakiegoś baru mlecznego, to wszystkie panie mnie znają.
Więc teraz tak mi pomógł, że dostaję większe porcje. O. Więc to jest na plus, bo ja lubię jeść. No. A w teatrze to tak nie pomaga. Tam w teatrze naprawdę liczy się to, co potrafisz, a nie rozpoznawalność. Nie, bo pytam w tym sensie, czy ludzie zaczęli cię rozpoznawać na ulicy. Wiesz co, zdarza się, ale właśnie tak jak ci mówię, że najczęściej reagują ludzie związani z gastronomią. I wtedy to widzę, bo są, jak podchodzę coś zamówić, albo jestem w restauracji, albo idę na jakieś food trucki, tak są wystawione jakieś jarmarki jedzeniowe, że tak powiem, to zawsze mnie ktoś tam zaczepi, zawsze powie kilka miłych słów, że oglądał program, że fajnie było to oglądać. No i to jest zawsze miłe spotkanie też, bo to zawsze padnie jakaś fajna wymiana zdań. To tutaj rzeczywiście to się zdarza. A jak wspominasz w ogóle ten czas spędzony w Hell's Kitchen? No, powiem ci, że to była przygoda życia. To trwało, a nie mogę powiedzieć, przepraszam, bo to jest w umowie, ile to trwało, to ja tam nie mogę do końca powiedzieć, ale... Mów! No. Więc ja byłem w ogóle wyłączony z życia całkowicie mojego prywatnego. Nie miałem telefonu, nie miałem dostępu do internetu, nie miałem kontaktu ze znajomymi, z rodziną, więc byłem jak na obcej planecie, w nieznanym mi świecie gastronomicznym, gdzie ja naprawdę nic wcześniej nie robiłem czegoś związanego z kuchnią, tak? Nie pracowałem na kuchni, nie gotowałem profesjonalnie, więc mierzyłem się w ogóle z obcą materią, nie wiedziałem co do czego, nie znałem słownictwa gastronomicznego, nie wiedziałem, czy to jest flambirowanie, więc dla mnie to była czarna magia. Uczyłem się wszystkiego od podstaw, gdzie większość tam ludzi miała doświadczenie. Pracowała w gastronomii, pracowała w restauracjach, byli szefami kuchni, więc ja tak naprawdę byłem jednym z laików. Ale było naprawdę fajnie. Najbardziej wspominam te hardkorowe momenty, jak kazali mi skakać ze spadochronem. Ja nienawidzę latać samolotem, a co dopiero wyskakiwać ze spadochronem. Ale przynajmniej tam pokonałem kilka swoich takich hobby. Co to znaczy kazali ci skakać ze spadochronem? W nagrodę dostałem skok ze spadochronem. W nagrodę. No to już lepiej brzmi. To brzmi lepiej, ale w mojej głowie... To nie brzmiało dobrze. Ale przeżyłeś, no. To najważniejsze. No, więc to naprawdę był hardtorek dla mnie, ale bardzo miło to wspominam. Najwięcej nauczyłem się, tak jak tutaj powtarzałem, że najwięcej nauczyłem się o sobie. Jak jestem, czego chcę, czego nie chcę. No i nauczyłem się tak naprawdę, czym jest program telewizyjny, że podoba mi się w ogóle ten światek. W ogóle kiedyś jakbym na przykład, znudziło mi się, chociaż nie sądzę, że mi się znudzi aktorstwo, ale na przykład jakbym chciał odbić w jakimś kierunku, to na przykład w produkcji telewizyjnej mógłbym coś też robić. Okej. Okay. A czego się nauczyłeś o sobie w tym programie? To ja myślałem, że ja na przykład nie tęsknię za ludźmi, bo wszystko jest tak łatwo dostępne, że można zadzwonić, że wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, a tymczasem znajduję się w programie, gdzie nie mam dostępu do niczego, nie wiem, która jest godzina i mam w sobie tyle emocji, tyle tęsknoty, że po trzech dniach bardzo mi brakowało bliskich, że nagle te uczucia wszystkie tak we mnie wybuchały, że... Poczułem, że nie jestem taki zgorzkniały, jak myślałem. Czyli widzisz, bardziej się docenia w takich momentach to, co się ma, nie? Tak, i bliskich się wtedy docenia. Osoby, z którymi możesz spędzać czas, jak bardzo ci na nich zależy.
Więc trzeba naprawdę to szanować. Tylko kurczę, i zdawać sobie... kurczę, tak wiesz, to zastanawiam się, dlaczego musi dochodzić do tak skrajnych sytuacji, żebyśmy zaczęli faktycznie to doceniać, nie? No niestety, przyzwyczajamy się do wygody i potem, kiedy jest to nam odbierane, to dopiero wtedy zdajemy sobie z tego sprawę. No niestety jesteśmy, tak stworzeni, w takim świecie teraz żyjemy, więc trudno się temu dziwić, ale dobrze, że przychodzą też takie momenty w życiu, że potrafimy na to spojrzeć i potrafimy znowu zejść na ziemię i jednak szukać tego środka i znaleźć to, czego szukaliśmy. Nie wiem, czy mówię zrozumiale, ale... Bardzo zrozumiale, przynajmniej dla mnie. A w jakich sytuacjach, twoim zdaniem, potrafimy rzeczywiście się w tym odnaleźć, że tak powiem? To zawsze, kiedy przychodzą jakieś smutne momenty, to zawsze dochodzimy do jakichś prawd o sobie, o świecie. Smutne jakieś, może też szczęśliwe właśnie, jak coś nam się zaczyna bardzo udawać, tak? Różne, to są różne aspekty. No tak jak ja, u mnie był program, który pojawił się znikąd tak naprawdę, bo był to czysty przypadek. Ja do programu się nie zgłosiłem samemu, tak? Do mnie zostało wysłane zaproszenie, które jak w ogóle to się ogarnąłem. Nie zgłosiłeś? Do mnie zostało wysłane, bo ja prowadziłem kiedyś z Błażejem konto Fit Smaczki na Instagramie. Tam rzucaliśmy przepisy, które nagrywaliśmy i pokazywaliśmy, okay, jak gotować. No i na tego Instagrama ktoś z produkcji wysłał do mnie zaproszenie do programu, ale nie napisał do jakiego. Więc zadzwoniliśmy po trzech miesiącach od wysłania tej wiadomości przez produkcję, pytając się, czy jest aktualny i co to za program. I nikt nie chciał nam powiedzieć i powiedział, że za miesiąc startuje program, ale że koniecznie mamy przyjechać na casting. Przyjechaliśmy i dopiero wtedy już na miejscu dowiedzieliśmy się, że to chodzi o Hell's Kitchen. Więc ja zrobiłem, że ktoś chyba spadł na głowę. Przecież ja się nie dodałem do programu, bo ja cebuli sprawnie pokroić nie potrafię. No, ale taką mam gadane, że tak się spodobało, że mówię, że ja byłem chyba tym ogniwem brakującym do części rozrywkowej w programie o gotowaniu. Że twoja osobowość po prostu była tam potrzebna. Myślę, że tak. Myślę, że o to chodziło. I fajnie, bo ja się naprawdę fajnie bawiłem, poznałem bardzo fajnych ludzi, ale miałem obawy, bo nie oglądałem wcześniejszych edycji, ale jak już powiedziałem tak, że przyjdę do programu, to zobaczyłem sobie zajawki z poprzednich edycji, które były tam kilka lat wcześniej i pomyślałem, no przecież oni mnie tam zjedzą, oni mnie tam zabiją w tym programie, bo tam wszyscy się kłócili. Bo ja mówię, na co ja się zgodziłem? Szef, że szef Gessler cię zakracza tam dosłownie. No a... To było kilka takich momentów groźnych i niefajnych, ale dałem radę. Myślałem, że nic mnie nie będzie obchodziła krytyka ze strony pana Mateusza, szefa, a jednak w tych emocjach i w tym zmęczeniu jednak te słowa czasami tak mocno gdzieś tam raniły, ale po to, żeby wzrastać, też żeby odrabiać jakieś lekcje. A nie masz takiego wrażenia, że to właśnie było po to, tak jak ty sam powiedziałeś, żeby wzrastać? Bo jak wszyscy nas chwalą, to niekoniecznie wzrastamy chyba, nie?
Bo jakie konkretnie jest pytanie? Czy jak dostajemy te cięgi, to wtedy nie wzrastamy? Jak dostajemy pochwały tylko, to nie wzrastamy. Ja myślę, że to zależy od osobowości. Niektóre osobowości sobie radzą lepiej, jak dostają, wzrastają, żeby dalej rosnąć, ale niektórzy potrzebują bata, żeby wziąć. Myślę, że to jest bardzo osobiste pytanie. Każdy tak naprawdę ma swoją drogę i każdy potrzebuje czegoś innego. Jeden potrzebuje pochwał, żeby zrobić coś więcej, żeby czuł się swobodnie, mogąc się rozwijać, a jeden potrzebuje bata i takiej szkoły wschodniej. A ty czego potrzebujesz? Bata? Ja różnie. Powiem ci, że ja mam różnie. Raz bata, a raz pochwały. Jak dostaję same baty, to też nie jest za dobrze. To wtedy też potrafię zamknąć w sobie i wtedy w ogóle nie wychodzę już ze swojej strefy komfortu i już nie chciałbym niczego innego dalej iść, dotykać, bo już się boję, wstydzę, nie chcę, mam tremę i nie chcę dalej iść w jakąś materię. A jak ważne i ktoś rzeczywiście dobrze potrafi mnie czytać. Tak jak mówię teraz, akurat mówię to nie ze względu na gotowanie, tylko akurat na kwestie zawodu, w którym się obracam, czyli w aktorstwie. Jak reżyser dobrze czyta aktora, to wie, kiedy pochwalić, a kiedy dać reprymendę, a czasami kiedy trochę skarcić, żeby rzeczywiście przykręcić. Ale powiedziałeś bardzo fajną rzecz, że dzięki udziałowi w tym programie dowiedziałeś się dużo o sobie. Czego się dowiedziałeś? Że wiesz co, że bardzo lubię ludzi, lubię poznawać ludzi. Znaczy to zawsze wiedziałem, ale tutaj lądowałem z całkiem nowym towarzystwem, którego wcześniej nie znałem, że lubię rozmawiać z ludźmi, umiem słuchać, umiem być stanowczy, nie muszę być, kiedy chcę, żeby było coś po mojemu, to nie zawsze muszę używać krzyku, mogę to załatwić rozmową, ze zrozumieniem. Jakby to była taka lekcja rozmów, jakby pojmowania świata trochę szerzej, żeby patrząc przez pryzmat tego, że jestem w programie, jestem uczestnikiem, ale patrząc też na program jako jakby to powiedzieć, żeby to dobrze ubrać w słowa, w sensie, że to ma być program, to ma być format telewizyjny, więc to ma być sprzedane do telewizji, więc wiadomo, że jesteśmy jakoś manipulowani, ale żeby w tym wszystkim odnaleźć swój środek, nie dać się manipulacjom, ale jednocześnie pozostać sobą. Okej. To jest powane, to dopiero jak znajdziesz się w świecie zamkniętym, gdzie jesteś pod czyjąś kontrolą i wiecznie obserwowany przez kamery, jednocześnie chcesz być sobą, ale musisz się jednocześnie reżyserować jako postać w programie. To jest bardzo skomplikowane do wytłumaczenia, ale musisz patrzeć na wszystko, musisz mieć ogląd na wszystko, co się dzieje i w programie, i kto steruje programem, do czego służy dana rozmowa, do czego dążą pytaniami, które zadają ci na setkach, jak chcą prowadzić twoją osobę, a ty możesz nie mieć na to ochoty, więc tak naprawdę musisz mieć nad tym kontrolę. A tobie się udało zachować siebie mimo wszystko? Tak, że nie, to nie jest tak, że perfidnie po prostu starałem się pokazać swoją osobę tak, jak chcę być odebrany, ja po prostu taki jestem i chciałem być prostolinijny, chciałem pozostać sobą, nie chciałem kombinować tylko po to, żeby na przykład wygrać program, po prostu zachować taką naturalną, fajną twarz,
myślę, że ja po prostu jestem, mimo tego, jestem pajacowaty, sobie mówię, i rozrywkowy, i taki otwarty. Przestań, to jaki pajacowaty. Normalnym człowiekiem i takim prawym. Potrzebujemy w dzisiejszym świecie takich ludzi jak ty. O, a to bardzo miłe, co mówisz. W ogóle, jak ty się odnajdujesz w takim otaczającym nas świecie, który rzeczywiście jest specyficzny, że pełno jakiejś takiej, nie wiem jak to powiedzieć, rywalizacji takiej, jakiejś takiej nieczystych zamiarów. Ja staram się nie wchodzić w rywalizację, nie rywalizuję z ludźmi. Ja staram się wzrastać sam dla siebie i po prostu udowadniać coś samemu sobie, nie komuś innemu. Przede wszystkim traktuję wszystkich na równo, nikogo nie dyskryminuję, nikogo nie stawiam na piedestale. Wszyscy ludzie są dla mnie, nie ze względu, czy jakie stanowisko zajmują, i tym się kieruję. To jesteś mój, totalnie. Jesteś mój. Bo tak uważam, że takie zachowanie jest słuszne. Tak powinni się zachowywać ludzie. No tak nie powinni. Niektórzy, jak patrzę teraz, no to niektórzy podejmują albo chcą przyjaźnić się z kimś, kto coś znaczy w kręgu albo w jakimś dziale, w którym się zajmują, tak, nie wiem, bo ktoś zrobił karierę, więc ktoś chce na czyichś plecach gdzieś tam wypłynąć. No dla mnie to są zachowania, które nawet nie potępiam. Ja po prostu nie komentuję tego, bo mi się nie chce, po prostu ja tym typem człowieka nie jestem. Ale pamiętaj, że nawet jeżeli wyrazisz jakąś opinię na dany temat, to nie jest to nie powinno być to krzywdzące dla nikogo. Bo ja wiem, że doszliśmy do takiego momentu jakiegoś dziwnego, że dzisiaj to, że masz swoje własne zdanie na dany temat, masz swój ogląd świata, to powoduje, że hejtujesz na przykład, nie? Do takiego absurdu żeśmy doszli. To nie jest teraz też, moim zdaniem, też błędnie, znaczy, no, czy, bo oczywiście w internecie jest hejt, ale też błędnie też czasami interpretujemy ten hejt, bo czasami mówiąc, co nam się nie podoba, ludzie od razu biorą to za hejt, ale coś ma prawo się nie podobać. Tak. To jest tylko kwestia tego, jak my o tym mówimy. No. I w jaki sposób. Bo masz prawo do tego, żeby coś ci się podobało, a coś może ci się nie podobać. Więc i to nie jest kwestia właśnie czasami hejtu, tylko po prostu wypowiedzenia swojego zdania na jakiś konkretny temat. I to jest kwestia tego, czy traktujesz to osobiście, na przykład, nie? To, no tak. To, co ktoś na przykład mówi, nie? No tak. No. Czy to nie jest tak, Kamil, że program trochę, bo sam powiedziałeś, że zanim poszedłeś do tego programu, to byłeś w takim trochę zamkniętym kręgu, można powiedzieć, teatralnym. Tyle, ale ja nadal
Jestem, ja jestem w nim od ponad 25 lat w tym zamkniętym kręgu teatralnym. A czy to nie jest tak, że trochę program jakby jeszcze bardziej otworzył cię na świat? Jest to właśnie ten program chyba otwierał kulinarny, na pewno nie na ten świat, o którym ja myślałem, że mógłby otworzyć te drzwi. Okay. I o tym mówię, że właśnie, że tak naprawdę jedyne osoby, które zwracają właśnie, tak jak mówisz, czy ktoś mnie zaczepia na ulicy, albo czy jest jakiś odzew po programie, to jest to właśnie w restauracjach, w barach lecznych. Jakby nic jakby zawodowego po programie jako tako się nie wydarzyło. Żeby ale coś jakby... ty jakby bardziej się otworzyłeś na pewne rzeczy, czy nie? Nie, ale ja ci powiem tak szczerze, ja zawsze byłem otwarty, mnie nawet nie trzeba było otwierać. Okej. Czyli ty się po prostu żywo... taki urodziłeś. Słuchaj, jakbyś się poznał na żywo, to byś od razu wiedział, o co chodzi. Ale od razu ze mną przechodzisz tak stopę koleżeństwa. Od razu jest Piotka tutaj, przy dolarski, wiesz, ja jestem otwarty. Ale słuchaj, ja to czuję. Jakbym siedział koło ciebie dosłownie. No. Mimo, że ekran telefonu nas dzieli. A masz jakieś takie zawodowe cele, do których dążysz, czy podchodzisz do tego bardzo na luzie? Na luzie. Bardzo na luzie. Cieszę się z miejsca, w którym jestem, wiesz, lubię to, co robię. Jestem na deskach teatralnych, robię naprawdę fajne rzeczy, spełniam się w tym. Mam super teatr już taki, w którym no, gram większość rzeczy, bo tam mam raz, dwa, trzy, cztery tytuły. Cztery, teraz gram w czterech w jednym teatrze, w Krakowie w Varieté. Uwielbiam ten teatr, czuję się jakby to był mój drugi dom. Przyjeżdżając tam naprawdę, no czuję, że jestem u siebie, no więc mam też taką strefę komfortu z jednej strony, która bardzo mi się podoba, po prostu. Ja lubię takie domowe, swojskie klimaty. Ja lubię się tak przyzwyczaić do czegoś, żeby czuć, że to jest takie moje od serca. Okej. A czy miałeś taki moment, że zdarzyło ci się grać na przykład w teatrze u boku jakiegoś aktora czy aktorki, obok której zawsze chciałeś grać? Myślę, że każde spotkanie jest bardzo fajne. W sensie, był jeden przypadek, że bardzo się cieszyłem współpracę z jakąś aktorką i potem okazało się, że to marzenie było błędne. Dlaczego? No, więc nie, było raz, że byłem bardzo podjarany współpracą, a potem okazało się, że ta współpraca wcale nie jest tak fajna, jak o niej myślałem wcześniej w głowie. Więc czasami warto się zaskoczyć i każde spotkanie jest wartościowe, bo właśnie uczymy się siebie. I to co cały czas mówię, tej wymiany energii między ludźmi, każda jest bardzo cenna. Ale raz miałem tylko taki przypadek i to właśnie było bardzo stromo w dół poszło. Że to nie o to mi chodziło. A to ciekawe bardzo, co mówisz. Nie będę cię oczywiście ciągnął za język, bo moja ciekawość jest bardzo duża, bo... To na prywatnej wiadomości. Dobra, to poza anteną wrócimy do tego tematu. Dokładnie. Wrócimy do tego tematu.
Gram z tak fajnymi ludźmi w tych wszystkich rzeczach. Naprawdę, każdy ma. No to są takie talenty, takie też osobowości sceniczne, że patrzeć, obserwować, uczyć się od każdego, chłonąć. To jest niesamowite akurat w tym zawodzie. No, no. Ja myślę, że w każdym zawodzie tak jest, wiesz? Jak sobie teraz tak jak ty wybrałeś sobie właśnie bycie dziennikarzem, przeprowadzanie wywiadów, no to tak samo spotykasz się z ludźmi, to jest wymiana energii. Ale o to chodzi, dosłownie. To jest wymiana spostrzeżeń, masz cały czas kontakt ze wszystkimi i ty się dużo uczysz, oni się uczą od ciebie, podejścia do życia. No nie wiem, czy się oni uczą ode mnie, bo nie wiem tego, nie jestem w ich skórze, ale... Jeżeli komuś to coś daje w jakiś sposób, albo jakoś to wpływa, to ja się z tego bardzo cieszę. Tak jest. Powiem szczerze. A czy to jest w twoim przypadku tak, Kamil, że to, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś, czy to jest jakiś element szczęścia w twoim przypadku, czy odpowiednich ludzi, na których trafiłeś? Myślę, że to jest kwestia pracy, dużej pracy, ale też kwestia właśnie bycia też w odpowiednim miejscu. Myślę, że to się zaczęło po szkole, że gdybym nie wrócił do teatru Rampa i do teatru muzycznego Tintilo, w którym grałem jako dziecko, nie dowiedziałbym się o castingu do teatru Komedia, od którego też zacząłem taką profesjonalną drogę w klatce wariatek w reżyserii Grzegorza Hrabkiewicza, gdzie też to jakby poszło już w taką bardzo, no, taką teatralną stronę. Wszystko, no to jest kwestia pracy z tym, czym przyszedłem, no bo no trzeba to nazwać, to może nieskromnie zabrzmi, ale jest to talent, praca plus odpowiedni czas i miejsce do tego wszystkiego. No to wszystko idzie zawsze w parze, to idzie zawsze ze sobą. No i chęć tej pracy, chęć i tak naprawdę lubienia i kochania tego, co się robi i kochania ludzi, z którymi się to robi, żeby robić to w super atmosferze, żeby lepiej z tobą pracować, żeby każde to spotkanie ich napawało też optymizmem i w nich wyzwalało energię do pracy. I dlatego myślę, że dlatego pracuję w tym zawodzie, bo myślę, że ludzie chcą ze mną pracować. A nie masz takiego poczucia, że największą robotę? Ja tak wiesz, czuję, że tak naprawdę największą robotę robi twoja osobowość i twoje podejście do życia. Bo dzięki temu ludzie chcą z tobą przebywać. Ja też tak. Bo ty masz coś takiego, że z tobą się chce przebywać po prostu. No bo ja naprawdę lubię ludzi. Ja lubię rozmawiać, ja lubię śmieszkować z ludźmi, lubię się wygłupiać, lubię sobie popłakać i wszystko. Ja po prostu lubię kontakt z drugim człowiekiem. Mnie też to też mnie napędza, też mnie energetyzuje. Widzę, że ja też daję, że daję im siłę. Oj, tak, kochany. Masz rację. Niesamowite jest to, jak podczas tej rozmowy uświadomiłem sobie, jak wiele mam wspólnego. No. To jest
Niesamowite. Bo pieni z tej samej gliny. No. No. Naprawdę. Kamil, bardzo ci serdecznie dziękuję za to spotkanie i powiem Ja ci to. tak, nie mam do ciebie pretensji o to, że tyle to trwało, wręcz przeciwnie, powiem, że warto było czekać. Zobacz, jak pakuje właśnie, tak wyczekany, zobacz, jak fajnie się gada. No, wyczekany i w końcu zapakowała ta rozmowa. Tak, ale powiem ci szczerze, że chyba miałeś szczęście, bo trafiłeś na bardzo cierpliwego człowieka. Miałem, no ale. Naprawdę, uwierz mi, że czasami są takie momenty, że moja cierpliwość Się kończy. się kończy, bo muszę Ale moja. naprawdę czasami wykazać się cierpliwością, jeżeli chodzi o niektórych rozmówców, ale ja się też uczę bardzo dużo. No, to tutaj też jesteśmy podobni, powiem ci, bo ja też jestem niecierpliwy. Oj, może ja wyglądam jak ale jak ja się niecierpliwie, to chcę zirytować. A może cię chelski czyn nauczył trochę No, cierpliwości? na chwilę mnie nauczył, a potem znowu wróciłem do swojej Okej. niecierpliwości. Do starych nawyków wróciłeś. To dokładnie. Chwilę wiesz, chwilę poszedłem po rozum do głowy, Tak. ale potem wróciłem właśnie stare nawyki. Dzięki ci serdeczne i proszę cię, nie rozłączaj się jeszcze ze mną, dobra? Dobra. Zrobimy sobie zdjęcie i takie tam rzeczy. Dobra. Zaraz do ciebie wracam. Naszym gościem był Kamil Krupicz, a ja zostawiam was.